Dzień dobry, Renatko. Jak ładnie to powiedziałeś. Dzień dobry, Michale. Renatko, ileż ja cię nie widziałem. Długo. Nie pamiętam, kiedy nagrywaliśmy ostatnie odcinki. Ponad rok temu chyba. No, chyba tak. Ale zleciało. Dodaję, że trochę minęło, ale tak. Ty zajęty, ja zajęta i widzisz, jak to wygląda później. No, jakieś szaleństwo kosmiczne, wyjazdy różne i tak dalej. Czy wszystko u ale ciebie dobrze? Co tam? Udało się teraz. Właśnie, dokładnie. Co przez ten okres sobie porabiałaś? Co słychać u ciebie na bieżąco? Co tam się dzieje? Ach, mnóstwo przemyśleń, bo zrobiłam sobie taki wyjazd do Stanów Zjednoczonych miesięczny. W związku z tym, z tych różnych doświadczeń i rozczarowań, powstaje nowa książka Świadomość w biznesie. Jeszcze nie zdążyłam u ciebie powiedzieć o czwartej, a już piszę, jestem w trakcie piątą książkę, więc pomyślałam, wiesz, to fajne, jak można doświadczenie przekuwać, nie zawsze przyjemne, przekuwać na no fajne rzeczy, po prostu na fajne rzeczy, czyli można się tym dzielić z innymi, można pokazywać swoje podejście i właściwie zawsze masz do tego prawo, no bo to moja książka, ja ją piszę. W związku z tym spokojnie mogę sobie na to pozwolić, ale też tak już mniej żartując, a mówiąc poważnie, to powiem, oświeciło mnie po prostu w kilku punktach tak mocno w kontekście tej rzeczywistości materialnej i świadomości, którą zdobyłam właśnie w kontekście relacji, w kontekście biznesu, w kontekście, no właściwie można połączyć relacji biznesowych, że rzeczy, do których dochodziłabym następne 20 lat, albo może i by się okazało, że nigdy bym do tego nie doszła, to jednak, wiesz, jeden miesiąc i pach, wszystko pozałatwione. W związku z tym bardzo mnie to cieszy, ze względu na to, że to były takie, no chyba mogłabym powiedzieć, moje słabe punkty odkryłam akurat w tej dziedzinie. W związku z tym pomyślałam, że dobrze, że no czas wodnika, czas nowej ery, w związku z tym przymusza wszystkich do korekty. Mnie nie omija też. W związku z tym, a ja szybko się koryguję, dlatego że wiadomo, no to jest coś, co jest no nam potrzebne. W związku z tym, czy mniej boli, czy bardziej boli, no to w pewnym zakresie nie ma to znaczenia. Znaczenie ma to, że jednak poszerza nam się ta świadomość, że zaczynamy sobie z czegoś zdawać sprawę, z czego nie zdawaliśmy sobie wcześniej. Zaczynamy widzieć coś w innej perspektywie. No i myślę, że to jest bardzo cenne. W związku z tym to była taka największa przygoda w tym zakresie, która się skończy książką i mieliśmy to na końcu powiedzieć, ale też założyłam Instagrama, będę nagrywać filmiki na YouTubie, czyli krótko mówiąc, tak się uaktywniłam, że aż nieprawdopodobne, bo ja to unikająca tutaj tyle, ile się da, a tu nagle okazuje się, że no właśnie, że to zrozumienie spowodowało, że jednak zebrałam się w garść i stwierdziłam, że też coś zrobię. Super. Pamiętam naszą poprzednią rozmowę i rozmawialiśmy o tym, że wiele rzeczy przyspiesza i to było nawet nie wiem, czy nie więcej niż rok temu. I zobacz, jak tak naprawdę, jak jeszcze bardziej wszystko przyspieszyło niż to, co rozmawialiśmy poprzednio. Tak, ale powiem ci, przyspiesza to jest jedno, ale zauważyłam też, że to jest naprawdę specyficzny czas i właściwie możemy być wdzięczni sobie jako istocie duchowej, ale też no, wszystkiemu, co w ogóle złożyło się w taki sposób, że jesteśmy tutaj w tych czasach, dlatego że to są chyba najbardziej interesujące czasy od czasów Jezusa. Czyli krótko mówiąc, jest tak potężna zmiana i tak widoczna, ale widoczna już mówię nie tylko na przykład nazwijmy to w świecie duchowym, tylko po prostu obserwujesz w ogóle ludzi z różnych środowisk. No ja wiadomo, no jako jasnowidz pracuję z różnymi coach, z różnymi środowiskami, z różnymi ludźmi. Powiem ci, fascynujące. Po prostu co kogo oglądam, to mówię, przechodzisz transformację. Jesteś w trakcie, za chwilę będziesz. No non-stop ta transformacja. Jak właściwie mogłabym się wyuczyć jednej sesji na pamięć, a potem ją nagraną puszczać wszystkim innym, bo okazuje się, że po prostu wszyscy jesteśmy w tym samym punkcie. No to oczywiście powoduje też niesamowitą rzecz, takie wychodzenie prawdy, ale tej prawdy takiej bardzo głębokiej, o którą my, no można chyba powiedzieć, że my jesteśmy wojownikami, wiecznie walczymy o tą prawdę. Mam na myśli ciebie i siebie, to teraz okazuje się, że nawet i walczyć nie trzeba, tylko sama właśnie się okazuje. Więc jest to no po prostu super.
I pomyślałam sobie, warto, żeby ludzie zdali sobie z tego sprawę, dlaczego też o tym mówię. Dlatego, że no, czasami oczywiście jest to bolesne. I my jak myślimy, że bolesne albo coś nam tak nie idzie gładko, to mamy czasami takie poczucie, ach, że może to nie ten kierunek, a może to nie dla mnie, a może to nie ta droga, bo przecież nic się nie układa. A teraz jednak trzeba byłoby się temu przypatrywać bliżej, ze względu na to, że niekoniecznie musi to oznaczać, że to nie jest ta droga, tylko oznacza, że jeszcze w sobie, czy na zewnątrz w relacjach, ale to też w sobie tak naprawdę, trzeba posprzątać, ze względu na to, że w tej chwili wszystko pokazuje się w bardzo jaskrawy sposób. No i właściwie można to nazwać cudem. I powiem ci, że kosmos potwierdza, bo u mnie właśnie zagrzmiało tak mocno. No. Zagrzmiało, co oznacza, że uran to jednak nie zabawa, nie? No. Także fajnie, bo oczywiście te zmiany cały czas postępują i my sobie przygotowaliśmy dzisiaj kilka ciekawych tematów. Jednym właśnie z takich otwierających tematów to będzie cały czas oczywiście rozmowa o tym, o czym tak naprawdę rozmawiamy od pierwszego odcinka, o skokach świadomości. I przygotowując się do tego wywiadu, rozmawialiśmy sobie tak prywatnie, na czym polegają te skoki świadomości i jakie są pewne, może że tak powiem, atrybuty, które nam są w cudzysłowie potrzebne do tego, żeby uzyskiwać te skoki świadomości. I ty powiedziałaś, że jednym z takich atrybutów jest coś, co... Kiedyś powiem ci szczerze, że aż tak bardzo bym nie zwrócił na to uwagę, że nie pomyślałbym, że to będzie potrzebne do skoków świadomości. Myślałem, że muszę więcej medytować, myślałem, że muszę właśnie więcej książek czytać i tak dalej. W jaskini się zamknąć. Właśnie, dokładnie. Natomiast ten jeden atrybut, który tutaj chciałbym, żebyś rozwinęła, to jest atrybut, który dodaje wręcz... Nie chcę użyć tego słowa kwantowe, bo teraz wszyscy tego używają, ale po prostu przyspiesza tą ewolucję samoświadomości. I co to jest za atrybut? No co to jest za atrybut? No właśnie, bo powiem ci, że jak powiedziałeś, że jest to, że jak ktoś kocha, to wtedy uzyskuje te większe skoki właśnie samoświadomości, to powiem ci, że trochę mnie to z jednej strony zadziwiło, a z drugiej przecież to jest takie naturalne. Jak kochasz, to właśnie dzieją się nowe rzeczy. Tak, właściwie wszystko powiedziałeś, specjalnie sprowokowałam, ale troszkę to rozwinę. To znaczy, nie mam na myśli tylko takiego kochania, och, kocham, jestem zakochana, ale cierpię, bo ten ktoś nie daje mi tego, czego ja potrzebuję, jestem wiecznie rozczarowana, albo ja go kocham, a on mnie odrzuca, albo ja ją kocham, a ona mnie odrzuca. Czyli nie mam na myśli relacji zbudowanych na oprogramowaniu. To jest wciąż temat mój konik, ale no, im głębiej w to wchodzę, tym bardziej jestem przekonana, że mam rację. Czyli co to oznacza? Ano oznacza, że jeżeli budujemy relacje na poziomie własnych niedoborów i traktujemy relacje, zresztą to pisałam w tej swojej książce Miłość, Partnerstwo i Seks, w kontekście tego, że jeżeli budujemy to na niedoborach, obojętnie jaki to będzie niedobór, czy to będzie niedobór związany z tym, że boję się, że sama nie przetrwam, czy że łatwiej jest razem, czy z powodu tego, że on zbuduje moje, czy ona poczucie bezpieczeństwa, czy moje poczucie wartości, czy stanę się przy nim lepszym człowiekiem, obojętnie co to będzie oznaczało, to oznacza tylko jedną rzecz. Zawsze jest to zbudowane na niedoborach. A jeżeli coś jest zbudowane na niedoborach, to znaczy, że jest w jakiś sposób to relacja uzależniająca i niezrównoważona. W sensie emocjonalnym, ale oczywiście wszystko przejawia się na wielu poziomach, więc nie tylko na poziomie emocjonalnym, ale też na poziomie energetycznym. W związku z tym, jeżeli w taki sposób skupiamy się na relacjach i idziemy cały czas w tym kierunku, to tak naprawdę nie wykonujemy do końca pracy nad sobą. Bo jeżeli ktoś daje nam poczucie bezpieczeństwa, no to wyciągamy prosty wniosek, nie byliśmy w stanie dać sobie go sami. Jeżeli ktoś buduje nam poczucie wartości, to znaczy, że znowu nie wykonaliśmy pracy, która... spowodowałaby, że sami to poczucie wartości dla siebie, sobie zbudowaliśmy. A są przecież na to też sposoby. Już nie mówię o technikach, ale czy tam patrzeniu w lustro mówimy nie kocham siebie. Mówię o zwykłych, prostych technikach, typu na przykład
czuję się gruba, idę i zaczynam ćwiczyć. Jestem chora, zajmuję się sobą, idę do lekarza, zajmuję się medycyną niekonwencjonalną, zajmuję się psychosomatyką, czyli poszukuję, to też jest praca, którą wykonuję, ale też buduję siebie. Nie oddaję odpowiedzialności komuś innemu, tylko jednak sama wykonuję jakieś działanie. Jeżeli czuję się zbyt głupia, tak pół żartem mówię, no to oznacza, że mogę w tym samym czasie pójść, nie wiem, na studia, jeżeli nie mam matury, zrobić maturę. Jeżeli nie mam magisterki, tylko licencjat, zrobić magisterkę. Albo jeżeli już mam wszystko, to mogę się doszkalać, mogę się specjalizować, mogę chodzić na różne seminaria, szkolenia, czyli mogę to zrobić na wielu różnych poziomach. I teraz nie mam na myśli tylko i wyłącznie warsztatów duchowych. Mam na myśli różnego rodzaju warsztaty. Na przykład ja zrobiłam taki kilkumiesięczny kurs coachowy, po czym okazało się, chociaż wszyscy się śmiali, którzy mnie znali, po co ci to i tak pracujesz. Ja mówię, a jednak mi to coś dało. Mały element, ale bardzo ważny w moim życiu. W związku z tym zawsze każda sytuacja ciebie w jakiś sposób wzmocni. Ale tak wracając z powrotem do tych relacji, to co mam na myśli? Mam na myśli naprawdę relację, w której buduję swoją własną wartość, swoją własną miłość, akceptację siebie, obojętnie jak wyglądam. Bo jasne, łatwiej jest akceptować siebie, jak jestem młoda i ładna, i zgrabna, i zdrowa, a dużo gorzej, kiedy się starzeje na przykład, patrz na mnie. W związku z tym, jeżeli to wszystko wykonamy i budujemy, spotykamy na swojej drodze człowieka, który też jest na tym samym poziomie co my, czyli zbudował swoją wartość w sobie, jest oparty na swojej własnej sile, na swojej własnej mocy, to dopiero wtedy może być ta bezgraniczna miłość. I mam na myśli, że skokiem kwantowym, jak to ładnie nazwałeś, jest zrozumieniem, że taki rodzaj miłości, wynikający już nie z oprogramowania, tylko wynikający ze swojej własnej mocy, powoduje, że u nas zmienia się świadomość. I ten jeden punkt przyspiesza każde inne, czyli wszystkie inne poziomy. Mhm. Natomiast to jest pewien rodzaj przyspieszenia, czyli możemy pracować nad... To jest tak, jak teraz mi przyszło do głowy, może warto to powiedzieć. Jezus kiedyś powiedział, wiara cię uzdrowiła. Co to tak naprawdę oznacza? Skrótową drogę. Skrót. Miłość jest pewnego rodzaju skrótem. Tak samo jak zaufanie jest pewnego rodzaju skrótem. Można ciężko pracować, wykasowywać wzorce, pracować psychoterapeutycznie z kimś. Można mnóstwo rzeczy robić. Można nawet tą psychosomatyką się zajmować, szukać przyczyn, odnajdować to nawet. Ale jeżeli nie mamy zaufania, to ten proces ciągnie się naprawdę bardzo długo. Jeżeli mamy zaufanie, to niektóre rzeczy klikają nam bardzo szybko. I dokładnie to samo dotyczy miłości. Mówię o tym określonym poziomie miłości. Jeżeli tam rzeczywiście tak się dzieje, to znaczy, że mamy większe szanse na to, żeby zrobić kolejny skok. Dużo szybciej i dużo łatwiej. No właśnie, bo też ten brak miłości, tak jak rozmawialiśmy, to też w ogóle też jakby sama miłość i też energia tego poczucia bycia w polu miłości, tak wewnętrznie, ona nie zawsze jest związana z drugą osobą, prawda? Tak jak powiedziałaś, możemy zacząć od poziomu akceptacji siebie i tak dalej, ale też poruszyliśmy, rozważając właśnie tematy dzisiejszego odcinka, poruszyliśmy tą taką eksploatację drugiego człowieka, czyli to, że ten brak miłości może spowodować niestety takie dysfunkcyjne relacje, czyli właśnie jeśli ktoś wchodzi w jakąś relację, na przykład intymną albo biznesową i ma w sobie jakiś niedobór, wchodzi do drugiej osoby, która też ma jakiś niedobór, to tam zawsze będzie jakieś pole do jakiejś eksploatacji, prawda? Do jakiegoś wykorzystywania. No niestety. Czyli krótko mówiąc, to jest to, o czym mówiłam chwilę wcześniej, tylko nie doszłam jakby do tego punktu, o którym teraz mówisz. Czyli w momencie, kiedy wchodzimy w relację uzależnieniową. Uzależnieniową mam na myśli, że ta osoba daje nam coś, czego my sami sobie nie dajemy, a ona nam to daje. W związku z tym ona zasklepia nasz niedobór. Natomiast umówmy się, to nie jest jej obowiązek. Przyjdzie moment, w którym nie będzie chciała nam tego dać i wtedy nagle okazuje się, że zostajemy sami, ale przyzwyczajeni do tego, że wciąż to dostawaliśmy. W związku z tym zaczynają się relacje toksyczne. I to jest dokładnie ten temat, w którym... No i to nas zatrzymuje oczywiście, ze względu na to, że no świadomość ma to do siebie, że jeżeli się w czymś zakleszczy, no to potrzeba naprawdę takiego przyzwoitego kopniaka w tyłek, żeby nas z tego wyrzucić. Że to jest właśnie to, co niektórzy ludzie mówią, no tak, ale ja to rozumiem intelektualnie, dlaczego wciąż popełniam te same błędy. No właśnie, no popełniam wciąż te same błędy, dlatego że cały temat nie dotyczy tylko intelektu.
Wzorce są w podświadomości, a podświadomość nie jest intelektualna. W związku z tym tam musi się coś wydarzyć, co w jakiś sposób ją przymusi do wyskoczenia z pewnego rytmu, pewnego zrozumienia. Dlatego mówi się, że podświadomość działa nawykowo. No właśnie, żebyśmy wyszli z nawyku, to musi się coś wydarzyć. Jeżeli się nie wydarza na zewnątrz, no to albo w nas jakiś proces, no to tak naprawdę wciąż jesteśmy w tym samym. Czyli budujemy nieprawidłowe relacje. Nieprawidłowe relacje mówiące o tym, że jesteśmy później albo my wykorzystywani, albo ktoś wykorzystuje nas. I oczywiście tutaj nie mówimy o tym, że jest to czyjaś wina, dlatego że obie osoby wchodzą w określonych wzorcach. Czyli jeżeli nie mamy tych wzorców, to po prostu nie zarezonujemy z taką osobą, w związku z tym nie będziemy mieli tego problemu. Natomiast jeżeli mamy w sobie ten niedobór, no to ciągniemy do drugiej osoby. I to czasami jest tak niemożliwie subtelne, że człowiek, który w tym jest, to tak naprawdę myśli, może myśleć nie wiadomo ile i bardzo trudno jest rozpoznać tą subtelność. Na przykład ja, żeby rozpoznać swoją subtelność, to zostałam uderzona chyba z 3 różnych miejsc. Czyli zobacz, mimo subtelności, ile trzeba było mnie uderzyć w kilku miejscach. Znaczy nie w kilku miejscach, mnie w jedno, ale z 3 punktów, żeby bardziej zabolało. I żebym rzeczywiście ogarnęła się. Czyli wreszcie zauważyła. Tutaj tylko chciałem doprecyzować jedną rzecz, bo powiedziałaś, że jeśli wejdziemy z poziomu właśnie niedoborów, to powiedziałaś, że będziemy wykorzystani albo ktoś wykorzysta nas, czyli tak by to samo powiedziałaś, ale chodzi o to też, że będziemy albo wykorzystani, albo nawet my będziemy wykorzystywać drugą stronę. No tak, ze względu na to, że jeżeli my się na przykład przyzwyczajamy do tego, że ktoś nam daje jakieś poczucie bezpieczeństwa albo bierze za nas odpowiedzialność, powiedzmy w biznesie i, że tak powiem, biorąc tą odpowiedzialność za nas, my zostawiamy jemu po jego stronie tę odpowiedzialność, chociaż we wspólnym biznesie każdy z nas powinien tą odpowiedzialność wziąć na siebie. No to w tym przypadku przecież wykorzystujemy tą drugą osobę. Nie? No i tu powiem Ci, że przychodzi mi taki przykład, bo dokładnie wczoraj wieczorem oglądałem film dokumentalny i on by tutaj idealnie pasował. To był film, miał on być na temat Las Vegas. Czym jest w ogóle Las Vegas, całe miasto, jakie tam są różne zawiłości. I to był bardzo ciekawy film, pokazujący dokument. Człowiek przechadzał się po Las Vegas i rozmawiał z różnymi napotkanymi ludźmi. I napotkał dziewczynę, która była byłą sex workerką właśnie w Las Vegas i po prostu świadczyła usługi przez wiele, wiele lat. I ona powiedziała klucz, to co nawet trochę poruszyłaś tutaj, że jak ona opowiadała o swojej relacji, o tym uzależnieniu od jej sutenera, który był jej pracodawcą w cudzysłowie, a tak naprawdę tam było przemyt ludźmi jakby i wykorzystywanie ludzi, to ona powiedziała kluczową rzecz. Ona się rozpłakała w tym filmie dokumentalnym i powiedziała, że ona tylko chciała być kochana jako człowiek. Nie jako kobieta, nie jako seksworkerka, nie jako jakaś seksbomba i tak dalej. Jako człowiek chciała być kochana. I tu wracamy do tej miłości i też do tego wykorzystywania. No tak, ale cały świat jest na tym oparty, jakby tak naprawdę patrzeć. Dlatego tak cieszę się z tej ery wodnika, bo to się zmieni. A jak byś to rozwinęła, że cały świat jest na tym oparty? No oparty jest na wykorzystywaniu tak naprawdę drugiego człowieka. Tylko tyle, że nie, w większości przypadków w takich normalnych, zwykłych, przeciętnych relacjach międzyludzkich nie zdajemy sobie z tego sprawy. Czyli na przykład wyobraźmy sobie żona, której nie chce się pracować, dlatego że czuje, przez ojca nie została na przykład zbudowana w kontekście poczucia wartości, że ma potencjały, w których jakby mogłaby się zrealizować. I nagle okazuje się, że znajduje sobie męża, który na nią cały czas pracuje. Co to jest? No wykorzystanie. Ale czy to jest niesprawiedliwe? No nie. Bo na przykład mąż dzięki temu buduje sobie poczucie wartości, że on jest taki genialny i taki silny i taki super samiec alfa, że on utrzymuje całą rodzinę, żonę i dzieci. I ona nie musi pracować. Tak? No co to jest? No wykorzystanie. Tylko tyle, że obopólne, nieświadome, natomiast nadal wykorzystanie. Oczywiście nie mówię już, wiesz, o innych sytuacjach, jeżeli pójdziemy wyżej, czyli, wiesz, rządów, ludzi zarządzających ogromnymi firmami, właścicieli, no po prostu imperiów, tak? No bo wiadomo jest, że oni to już absolutnie świadomie i z dobrym wyszkoleniem to wykorzystują, czyli NLP skończyli na pewno. Mają w tym palcu. Tak.
Wszystko, mowa ciała, wszystko co tylko się da, to już na pewno mają obstukane na 100 różnych sposobów, łącznie z duchowością, kiedy pełnia, kiedy nów, kiedy co powinno się robić, to na pewno wszystko mają. Natomiast nie zmienia to faktu, że tak naprawdę cała ta struktura rzeczywistości opiera się cały czas na dualności, na oprogramowaniu pojedynczego człowieka, czyli zobacz, ta dziewczyna, o której mówiłeś, no miała niedobór z domu rodzinnego. Gdyby ona była kochana przez matkę i przez ojca, to nigdy by nie wpadła na pomysł, żeby pracować w Las Vegas. Czyli krótko mówiąc, to wynika z dużo głębszych rzeczy. I tak, my się oczywiście czepimy tego sutenera, że ten sutener jest winny, ale prawda jest taka, że to nie sutener. On tylko jest skutkiem tego, co nie nastąpiło w domu rodzinnym, czego ona w domu rodzinnym nie dostała. Jeżeli tam by dostała, to nie byłoby żadnego problemu i ten świat budowałby się zupełnie inaczej. No ale z racji tego, że w każdym domu urodzeniowym są jakieś niedobory, czegoś nie dostaliśmy jako dzieci, no to rezultat później jest taki, że na okrągło próbujemy to dostać. Na okrągło próbujemy to osiągnąć od kogoś. No i oczywiście wtedy wchodzimy w różnego rodzaju układy, zależności. Czasami one są bardziej świadome, czasami mniej świadome. Wiesz, czasami jest taka prosta rzecz, że na przykład kobieta chce się zrealizować jako matka i za wszelką cenę chce urodzić dziecko. Ona się nie zastanawia nad odpowiedzialnością, że przyjdzie tutaj nowe życie, nowe dziecko, będzie musiała na to zarobić, dać jemu różne możliwości, zastanowić się, czy ona jest gotowa jako matka, czy ona ma, czy ten ojciec jest też gotowy, jaka to jest rodzina. No przecież my się nigdy nad czymś takim nie zastanawiamy, tylko po prostu zazwyczaj zaliczamy wpadkę, cieszymy się, że mamy dziecko i tyle, albo nie zaliczamy wpadki, tylko za wszelką cenę chcemy mieć dziecko świadomie, staramy się o to uparcie. No właśnie, czy my to robimy dla tego dziecka? Nie, dla siebie. Więc co to jest? Wykorzystanie sytuacji. Sytuacji, w której będzie brał udział żywy człowiek. Czyli w ogóle się z nim nie liczymy. Taką mamy świadomość. No, powiem ci, że grubo. No tak, ale powiedz mi, że nie mam racji. No właśnie teraz mi się tak przypomina, jak ta dziewczyna w tym wywiadzie dalej opowiedziała o tym, że właśnie w dzieciństwie była po prostu wykorzystywana przez ojca, wuja i tak dalej, prawda? I po prostu to potem zostało wyprojektowane jej w jej materialnym świecie po iluś tam latach, prawda? Że dopiero ona doszła do tego, że tacy ludzie, którzy są po jakiejś traumie, na przykład po wykorzystywaniu w dzieciństwie, to są ludzie, którzy najpierw muszą zrobić pracę z uwolnieniem tej traumy, prawda? Na jakiejś psychoterapii i tak dalej i potem pójść dalej ewentualnie. I ona sama przyznała, gdyby wiedziała, że poszłaby na psychoterapię jako na przykład nastolatka, to by nigdy w życiu nie pracowała w Las Vegas. No tak. No tak, tylko że czasami oczywiście nie będę się czepiać psychoterapeutów, ale psychoterapeuci to też nie chodzące Jezusy na ziemi. Nie zawsze psychoterapia spełni dokładnie to, na czym człowiekowi zależy, a czasami trauma jest tak potężna albo zaburzenia emocjonalne są tak potężne, że nawet i psychoterapia nie pomoże. Czyli krótko mówiąc, właściwie my powinniśmy psychoterapeutyzować każdego człowieka, który chce zostać rodzicem. To jest dobre. Rozwiązanie. No. Przygotowywać go do życia w rodzinie, ale nie tylko w taki sposób, żeby powiedzieć, że trzeba brać tabletki antykoncepcyjne, jak używać prezerwatyw, bądź walczyć z tymi, którzy nie chcą nam na to pozwolić, tylko rzeczywiście też przygotować na poziomie psychiki, na poziomie emocjonalności, dlatego że wszystkie te poziomy są istotne. Czyli jeżeli my mamy jako rodzice przepracowany temat intelektualnie, ale nie mamy na przykład emocjonalnie, no to właśnie w tym punkcie będą powstawały wzorce u tych dzieci. I będzie się tworzyła pewna toksyczność, tak oględnie mówiąc, prawda, u tych dzieci, czyli pewne niedobory. No i te niedobory prędzej czy później na poziomie prawa rezonowania, wiadomo, już wiemy o tym, po prostu będą się przejawiać w rzeczywistości materialnej. Czyli właściwie powiem tak, no dlatego jeszcze raz powtórzę, naprawdę się cieszę na tą erę wodnika, dlatego że ona daje nam tak przyspieszone lekcje i właściwie tak wymusza na nas zmiany, a jednocześnie nas dzieli, czyli oczywiście nie oszukujmy się. To, że jest taka era, to nie znaczy, że wszyscy osiągniemy jutro oświecenie. To tylko oznacza, że każdy z nas dostanie taką możliwość. Natomiast w jakim zakresie i czy w ogóle z tego skorzysta, to będzie zależało oczywiście od tego człowieka. Natomiast liczę na to, że dużo osób z tego skorzysta, bo to jest naprawdę niesamowite szczęście. Szczęście, no można mówić szczęście, ale też można powiedzieć
niesamowita sposobność nas jako istot duchowych w ciele ludzkim, odrodzonych w tym czasie, no bo po prostu naprawdę to są we wszechświatach, to są prawie niemożliwe rzeczy. Żeby w tak krótkim czasie były takie możliwości dla istot, które są na danej planecie, które ją zamieszkują. Czyli powinniśmy wszyscy z tego skorzystać po prostu maksymalnie i nie zastanawiać się nad tym, boli, nie boli, tylko po prostu iść do przodu i to robić. Nie. To prawda. To też, jak ostatnio właśnie w Poznaniu robiłem warsztat, to tam był cały jakby moduł o oporze, dlaczego stawiamy opór. I właśnie boli, nie boli. To tak, mam taki zawsze przykład, że jak idę do łazienki na przykład rano i chcę wziąć zimny prysznic, prawda, którego nie lubię po prostu, bo wolę, żeby było mi ciepło, prawda, i komfortowo. I po prostu wchodząc do łazienki, jak tylko usłyszę ten głos w głowie, który mówi... tylko nie dzisiaj, tylko nie prysznic, to w tym momencie właśnie odwracam się i wchodzę pod prysznic. Dokładnie w tym momencie. Czyli właśnie, że zobacz, że jeszcze kiedyś to łatwiej bym ulegał. Ulegałem, po prostu mówiłem, no dobra, może dzisiaj odpuszczę i tak dalej. A teraz jest do tego taka sposobność, że samo rozpoznanie tego w tym momencie, akurat w tej sekundzie i zwrócenie się w tą stronę, w stronę działania, jest w stanie uwalniać nas właśnie z tego oprogramowania. Ale to jest dokładnie ten punkt, w którym znowu mówię o szczęściu, czyli o tym, że ta energia naprawdę nas w tym wspiera. Czyli z jakiegoś powodu, oczywiście właśnie z powodu tej istniejącej wyższej energii, jesteśmy w stanie znaleźć tyle, nazwijmy to tak ładnie, odwagi, żeby przekraczać siebie. Bo zobacz, no przecież odważny to nie jest ten, który rzuca się z dziesięciopiętrowca albo przechodzi po drzewie nad przepaścią, tylko ten, który przekracza w sobie ten strach przejścia. Przez to doświadczenie, prawda? I ta energia właśnie w tej chwili jest taka, że nam to umożliwia. Oczywiście, tak jak powiedziałam, możemy z tego nie skorzystać, ale naprawdę mamy sposobność, więc warto by było. Mm-hmm. No właśnie sobie też tak o tym myślę, że kiedy dostajemy taki sygnał w głowie, nie rób tego, to właśnie to jest jakby informacja o czymś, o nas, prawda? Że gdyby nie ten głos w głowie, który mówi, nie wchodź tylko pod zimny prysznic, bo jest zimno, bo jest rano, to gdyby nie ten głos, no to może nawet bym przeniknął sobie przez cały dzień i sobie poszedł i w ogóle nawet nie myślał o zimnym prysznic. A tak sam ten opór, który komunikuje do mnie pewne rzeczy, on mi daje właśnie informacje jakieś o mnie. I ja mam możliwość podjęcia decyzji. Co robię? Czy wchodzę, czy nie wchodzę? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dlatego są też to czasy brania odpowiedzialności za siebie. Po raz kolejny. Tak, natomiast mam na myśli to, że poprzednie struktury, tak energetyczne, jak i wszystkie te, które były no, w państwie, w nauce, po prostu w każdej dziedzinie życia, powodowały, że łatwiej nam się umykało tej odpowiedzialności. Czyli na przykład w czasach komuny wszystko wspólne. No jak wszystko wspólne, to wiadomo, że nie ma odpowiedzialnego. Tak, oczywiście mówię tylko skrótem myślowym, natomiast chodzi mi po prostu o to, że pewne energie, pewne światopoglądy, pewne nawyki myślowe, struktury myślowe powodowały, że łatwiej nam było z pewnych rzeczy rezygnować albo się z nimi nie konfrontować. Natomiast w tej chwili właściwie trudno jest tego głosu, o którym mówiłeś, nie usłyszeć. On już mówi bardzo głośno. To nie jest cichutki głosik w kąciku, tylko mocny głos. W związku z tym oczywiście zawsze go możesz zlekceważyć, natomiast wtedy już zdajesz sobie sprawę z tego, ponieważ on jest głośny, to zdajesz sobie sprawę z tego, że jednak jest to twoja odpowiedzialność. Nie wziąłem tego prysznica. Czyli jakby jest to bardziej widoczne, bo wiadomo, że my uczymy się na, no krótko mówiąc, silniejszych impulsach niż lżejszych. Gdybyśmy uczyli się na lekkich impulsach, to nie musiałoby być tyle cierpienia. W związku z tym ono nas obliguje, między innymi też opór, ale też, no właśnie, a propos oporu, to ja bym powiedziała, opór też jest pewnego rodzaju niezgodą i brakiem zaufania. Ze względu na, oczywiście, jeżeli się go ma, to warto z niego skorzystać we właściwy sposób, tak jak ty mówisz. Natomiast przy ciut wyższej świadomości już ten opór przestaje istnieć. Dlatego, że w miejsce oporu pojawia się zaufanie. Ale mówimy o takim zaufaniu, naprawdę, zaufaniu z dużej litery, czyli nie wobec kogokolwiek innego, tylko wobec siebie, ale siebie jako istoty.
wtedy jakby ten głos już milknie z racji tego, że to podświadomości to podpowiada. To ona jest tym małym dzieckiem, a jeżeli ona już wie, że ma super fajną matkę, czyli tą świadomość, która się zawsze nią zaopiekuje, zawsze znajdzie jakieś rozwiązania, super ojca, czyli tą nadświadomość, którą każdy z nas posiada, no to jeżeli mam dwoje rodziców, którzy są wystarczający, czyli krótko mówiąc, ten proces dzieje się, inaczej może powiem, ten proces, który powinien wydarzyć się w rodzinie, w domu urodzeniowym za czasów naszego dzieciństwa, wydarza się dopiero teraz i mamy na to szansę. Czyli mamy szansę na integrację wszystkich trzech części jaźni. I wtedy my, jako świadomość, jako nadświadomość, opiekujemy swoje wewnętrzne dziecko, swoją podświadomość i dzięki temu ta podświadomość nabiera zaufania do rodziców. W związku z tym żaden rodzic przecież nie skrzywdzi swojego dziecka. W każdym razie nie świadomie. Oczywiście teraz mówimy o wyższym poziomie niż tylko o rodzicach w domu, bo wiadomo, że niektórzy są patologicznie, a inni po prostu no, nieświadomi, a jeszcze inni po prostu to zwykli normalni ludzie, którzy nie mają świadomości, mają też określone wzorce ze swoich własnych rodzin. No to są procesy, które się ciągną wiekami, nie? No nie jest wiekami, to nawet więcej. Tysiącami lat. Mm-hmm. Ale dotarliśmy do tego punktu. Właśnie. I też a propos odpowiedzialności. Czasami są takie sytuacje w życiu i ty niedawno miałaś taką i poproszę cię, żebyś opowiedziała, bo to jest super anegdota. A propos właśnie podjęcia odpowiedzialności za po prostu jakieś działania i też za po prostu ludzkie wspomożenie danej, w danej sytuacji drugiej istoty. Po prostu, prawda? Tak po prostu od siebie. I bardzo ciekawą historię mi opowiedziałaś. Chciałbym, żebyś się podzieliła tutaj. A propos historia z pijakiem. Z pijakiem w tle. No tak, w tle. No, zabawna historia w sensie takim, że okazało się, wracałam od koleżanki po południu, ładna pogoda, niedziela, ja wystrojona, bo takie słońce było, więc ładna sukienka, wiadomo, golizna na zewnątrz, nogi, cycki na wierzchu w związku, w okularkach, wiesz, więc zadowolona jadę autkiem, po czym okazuje się, że, a przede mną tak, nie wiem, 7-8 aut, wąska droga, bo to były takie zakręty, bardzo małe miasteczko i okazuje się, że nagle wszyscy się zatrzymują. No ja tak patrzę, zaglądam, otworzyłam okno, patrzę, co się dzieje. A tam na środku, ponieważ była wąska droga i bardzo wąskie chodniki, z chodnika spadł człowiek, który był mocno pijany i się przewracał i spadł na środek drogi, dokładnie na ten środkowy, na ten biały pasek. Ale z racji tego, że chciał się podnieść, a nie mógł, to się przewracał raz na lewo, raz na prawo, raz na lewo, raz na prawo. Słuchaj, wszystkie samochody stanęły, nikt nie wyszedł, nikt się nie ruszył. I w pewnym momencie on upadł tak na lewą stronę od mojej strony, na lewy pas. W związku z tym te wszystkie 6 czy 7 samochodów przede mną pojechały dalej. Ja się zatrzymałam, wyszłam, musiało to dość irracjonalnie wyglądać, bo się schyliłam, tyłek wypięłam, no bo sama się potem zakociłam. Jak to musiało irracjonalnie wyglądać? Ale schyliłam, jak szłam do niego w ogóle, że to muszę powiedzieć, on był na kolanach, więc tak na czworaka i ja podchodziłam od jego tyłu. I on nie wiedział, kto idzie, w związku odejdź ode mnie, odejdź ode mnie, krzyczał tam po pijaku. Po czym ja się podeszłam do niego już bliżej, on mnie zobaczył, schyliłam się do niego, spojrzałam mu w oczy i miał tak czyste oczy, że po prostu mnie to zszokowało. A widziałam, że pijany facet. Ale go pytam, pan jest pijany czy chory? Nie wiem, w jaki sposób panu pomóc. A on mówi, bardzo pijany. Ja mówię, dobrze, to teraz niech się pan nie denerwuje, ja pana wezmę pod rękę i po prostu zaprowadzę do tego płota, żeby pan stanął na nogi, nie? Wyobraź sobie, że ani jedna osoba, a przecież większość to mężczyźni za kierownicą, ani jedna osoba nie wyszła z samochodu. Dopiero sąsiad z naprzeciwka zobaczył tą całą historię, znał tego człowieka, więc przyszedł, pomógł mi go podnieść, bo prawdę mówiąc, ja taki chojrak, ale bym go nie podniosła, bo wiesz, pijany facet tak bezwładny, nie jesteś w stanie. Stanął przy tym płocie, ten sąsiad powiedział, że go zna, że tam dwa domy dalej mieszka i że go odprowadzi. Więc ja chwilę jeszcze poczekałam i tak wracałam z powrotem do samochodu i wyobraź sobie, że dziękował mi, krzyczał z taką czystością, wiesz, i w głosie, i w świadomości, bo przecież on naprawdę był pijany, no nie wstawał, i w oczach z taką czystością. Bardzo pani dziękuję, bardzo pani dziękuję. Ja myślę sobie, to jest niesamowite. Dlaczego też opowiadam tą historię? Po pierwsze dlatego, że dla mnie była niesamowita, bo to był impuls. Ja dopiero jak wsiadłam do samochodu, to wszystko to jakby do mnie przyszło.
i też zrozumienia, tak po prostu zareagowałam na człowieka, który leżał na drodze i tyle. A druga rzecz to jest też taka, i tu znowu dotknę innego tematu, oceniania, że mówimy, och, że ty, ten się rozwija, ten się rozwija, ten się rozwija, och, w tym środowisku jesteśmy, to się rozwijamy, w tym jesteśmy, to się rozwijamy, a ten pan pijany miał tak czyste oczy i tak serca dziękował, że właściwie mogłabym powiedzieć, no jego świadomość na pewno nie była na poziomie robaka. Rozumiesz? To było naprawdę coś niesamowitego. Ten człowiek. A zwykły, przeciętny pan koło 60. Pijany. I powiem ci, że to jest też pewna symbolika dzisiejszego świata, prawda? Że te autorytety takie powiedzmy z pierwszych stron gazet i tak dalej, one wręcz wybrzmiewa z nich to, że to są zwykli ludzie, tak samo jak człowiek, który pijany może się przewrócić i może wstać, on może być na bardzo podobnym poziomie świadomości jak ktoś, kto właśnie podaje się za jakiegoś guru na przykład. No tak. No tak, ale to, no to dotyczy wszystkiego. Czy religii, czy szefów religii, czy szefów jakichś wielkich korporacji, czy szefów, no kogokolwiek byś nie dotknął. Ktoś, kto właściwie musimy się zastanowić nad jedną rzeczą zupełnie. Co spowodowało, że oni są na tych miejscach? To jest pytanie, nie? Że nam się wydawało, że to jest na przykład autorytet, że to jest wiedza, że to jest świętość, no bo wiadomo, mówimy o różnych osobach, a nagle okazuje się, że to jest ktoś, kto jest patriotą, no, no różne rzeczy, pod różnymi naklejkami można ich znaleźć, a nagle okazuje się, że prawda jest zupełnie inna, nie? Czyli to też świadczy nie tylko o nich, ale też o nas, dlaczego w ogóle do tego dopuściliśmy, dlaczego na to się zgodziliśmy. I jeszcze jedno pytanie, dlaczego tego w ogóle nie widzieliśmy? No więc to są już odpowiedzi, na które każdy powinien sobie tą odpowiedź sam dla siebie znaleźć. No, no właśnie, no związane to wszystko jest ze świadomością i z tym, że tak naprawdę żyjemy, dlatego powiedziałam, że to jest w całym naszym życiu tutaj, w całej tej strukturze dualnej, z racji tego, że dopóki ona jest dualna, no to zawsze takie rzeczy będą, czyli nie ma całkowicie czystego, krystalicznego człowieka, nie ma też żadnego krystalicznie brudnego człowieka, no po prostu takie rzeczy nie istnieją. Wszystko, we wszystkim jest jedno i drugie. Nie? No takie proste przykłady a propos buddyzmu zawsze mówili, no tak, jak postawią cię w pewnym punkcie zagrożenia, to właściwie prawie każdy z nas jest w stanie zabić drugiego człowieka. Ale przecież w normalnej sytuacji, jak z kimś rozmawiasz, no to większość tych ludzi, z którymi rozmawiasz, by powiedziała, nie, ja to absolutnie, no w życiu bym tego nie zrobił, no to jest takie nieczłowiecze. No takie nieczłowiecze, ale wystarczy stworzyć sytuację dzieje się człowiecze. To jest tak jak w tym, już nie chcę się rozgadywać, ale pewnie wszyscy wiedzą, znają ten eksperyment psychologiczny o więźniach i klawiszach, gdzie ze studentów zrobili dwie grupy, po czym po jakimś tam czasie, nie pamiętam już dokładnie jakim, w tym okazało się, że klawisze naprawdę poczuli w sobie samym, że są klawisze, a tamci, że coś zrobili, a prawda była taka, że to były tylko dwie grupy zwykłych studentów, które przyjęły rolę określoną. I ta rola ich tak zdeterminowała, tak się w niej poczuli, no, że zapomnieli o wszystkim. No to jest nasz świat. Ale właśnie teraz mamy szansę na to, żeby ten świat się zmieniał, czyli jednak będziemy powoli wychodzili z tej dualności. Ja nie mam na myśli, że nie będzie dobra i zła, tylko mam na myśli, że będziemy mieli większą świadomość widzenia tego, dokonywania wyborów, budowania swojego własnego życia w sposób bardziej świadomy. Bardziej świadomy nie mam na myśli, tylko bardziej intelektualny, bo to większość z nas potrafi, tylko bardziej zintegrowany ze swoją podświadomością, czyli ze swoimi potrzebami, ze swoimi emocjami, ze swoimi traumami, wyparciami, ale też ze swoją nadświadomością, czyli swoim planem, po który tu przeszliśmy, istotą duchową, jaką jesteśmy, czyli w takim szerszym zakresie. Nie? Mm-hmm. I tutaj ale właśnie. Ale się przydajesz wygadać. Oczywiście, ale bo wiesz, bo to też zahacza cały czas o kontekst dualności. My to tylko sobie gdzieś tutaj założyliśmy, że to warto poruszyć. Ty już to poruszyłaś o tej dualności, ale ona na naszych oczach dosłownie się tak przejawia już teraz i zawsze mamy możliwość wyboru. Bo znowu, czy zachęcamy do tego, żeby podnosić każdego pijaka na chodniku, którego teraz spotkasz? No nie wiem. No niekoniecznie, chociaż...
Ja osobiście bym podniosła. No właśnie, no ale znowu, wrzucając cię w inny kontekst, nie wiem, rzuciłbym cię gdzieś w jakieś getto, po prostu wiesz, bezdomnych i każdego nie podniesiesz, prawda? Oczywiście. Cały czas to jest jakby cały czas historia o tym, że właśnie pomoc pomocą to jest jedno, ale dwa to jest właśnie tak jak powiedziałaś, nasze potrzeby i to co my w danym momencie odczuwamy, co my chcemy zrobić, jaką my mamy wolną wolę do podjęcia jakiejś akcji, prawda? Niejednokrotnie lepiej może czasami zostawić tego człowieka, bo nie wiadomo, może się odwróci i nie wiem, i dźgnie cię nożem, prawda? A może z drugiej strony, jak go podniesiesz, pomożesz mu, to się okaże człowiek, któremu uratowałaś życie, prawda? Ale też w międzyczasie przyszło mi, wiesz, do głowy taki inny temat dotyczący kreowania. Dlaczego tak pomyślałam sobie teraz? Bo mówisz o tej wolnej woli i powiem tak, okej, kreujemy z poziomu wolnej woli, tylko trzeba byłoby tu chyba troszkę doprecyzować, czyli doprecyzować jedną rzecz, że nasza kreacja nie wynika z tego, że my budujemy mapę marzeń, zawiesimy sobie wszystkie zdjęcia w domu na ścianach i to spowoduje i ciągłe skopienie i skoncentrowanie i wysyłanie pozytywnych emocji spowoduje to, tylko raczej powiedziałabym wpływ na nasze na to, w jaki sposób przejawi się nasza reakcja. Czyli jeżeli na przykład pracujemy ze sobą i reakcja na przykład byłaby ucieczką, a my przepracowujemy to i mimo wszystko konfrontujemy się z daną sytuacją, to w ten sposób ją kreujemy. A właściwie prawda jest taka, że wykreować się niewiele da. Właściwie w tym zakresie wyższym mam na myśli, bo tak naprawdę to my mamy, nasza wolna wola dotyczy tylko naszej reakcji. Zazwyczaj reakcji emocjonalnej, co oznacza, że jeżeli będziemy w prawidłowy sposób reagować, to znaczy, że w prawidłowy sposób będziemy widzieć tą całą sytuację. Wtedy nasza wyższa jaźń nie będzie musiała robić pewnego rodzaju problemów, nazwijmy to tak, czy stawiać nam kłody pod nogi, żeby nas to, czyli te trudne doświadczenia, żeby nas korygowały. Czyli krótko mówiąc, najlepszym pomysłem na kreowanie jest praca nad swoją własną reakcją, żeby ona była najbardziej prawidłowa. A najbardziej prawidłowa, wiadomo, to jest tylko jedno słowo, zrównoważona. Jeżeli reakcja jest zrównoważona i dlaczego o tym też mówię? Dlatego, że jeżeli na przykład trafimy pijaka z nożem, tak jak ty mówisz w tym twoim przykładzie, ale jesteśmy zrównoważeni, to ten pijak tego noża wobec nas nie użyje. Czyli jakby kreujemy w pewnym sensie, to takie trochę głupie słowo, bo to jest, kreacja jest bardzo trudnym tematem w ogóle, tak naprawdę. I bardzo szeroko pojętym i na wielu różnych poziomach można o tym mówić. Natomiast tutaj to chciałabym się skupić tylko na tym zwykłym ludzkim poziomie, na którym wydaje nam się, że jesteśmy w stanie wszystko wykreować, a prawda jest taka, że niespecjalnie wiele. Natomiast to nie oznacza, że nie mamy na to wpływu. Mamy na to wpływ ogromny, ale poprzez swoją reakcję. I musimy pracować nad tym, żeby ta reakcja była prawidłowa. Jeżeli ona będzie prawidłowa, to pewne sytuacje się będą wydarzać, bądź w ogóle nie będą się wydarzać. Czyli na przykład, nie wiem, podam właśnie to w biznesie, chociażby z tego mojego doświadczenia. Jeżeli ktoś mnie zaatakuje, czy wykorzysta, czy cokolwiek zrobi, z jakiegokolwiek powodu, a moja reakcja będzie prawidłowa, to znaczy, że ona nie stworzy skutku tego, co by zrobiło, gdybym na przykład zareagowała na wzorcu. Na przykład agresji, albo rywalizacji, albo nie wiem czego jeszcze. Albo walki. Zemsty. I dopiero ta reakcja wytworzy rzeczywistość. Ta, która jest zrównoważona, wytworzy tylko zrównoważoną sytuację. Pojawi się lekcja, wyciągnę wnioski z tej lekcji i zrobię coś kreatywnego w tym zakresie. Na przykład napiszę książkę. No właśnie, bo też przychodzi czy ja mi tutaj takie... Czy ja to zrozumiałe powiedziałam? Bo powiem ci, że to jest trudny temat i tak nie, dobrze to powiedziałam, a chodzi mi o to, żeby no oczywiście nie zależy nam na wymądrzaniu się między sobą, tylko na tym, żeby ci, którzy nas słuchają, to zrozumieli, nie? Tak, to jest bardzo logicznie wytłumaczone i też mi takie coś przyszło, jak to mówiłaś, bo powiedziałaś też takie coś, że w zasadzie to nie my kreujemy do końca i od razu mi przyszła jakby druga część tego zdania, że bo wszystko już jest wykreowane, tylko w pewien sposób to materializujemy poprzez jakieś przyciągnięcie tego. Tak, oczywiście nie mówimy o tym klasycznym prawie przyciągania książkowym, tylko o wielu innych aspektach, prawda? No tak, dlatego powiedziałam, że to jest skomplikowany temat i bardzo szeroki i trzeba byłoby bardzo tak dokładnie, a to na to by było dużo pytań i odpowiedzi, żeby to, że tak powiem, całkowicie zrozumieć, nie? Temat na osobny odcinek. Na jedną audycję. Dokładnie, dokładnie. Dobrze, moja droga. Dokładnie. Powiedz proszę właśnie jeszcze a propos, wróćmy do dualności, bo już zagailiśmy temat dualności
I też w tej dualności właśnie przejawia się w jakimś, w cudzysłowie, dobro i zło. Jak tutaj możemy to rozgraniczyć, albo jak do tego podchodzić właśnie z jakąś taką czystą intencją, żeby, no właśnie, żeby też niby wszyscy chcą być w tej dobrej, w pozytywnej wibracji i tak dalej, ale jednak ta druga strona jest w tej dualności. Jak byś się do tego odniosła? To znaczy, w ogóle musiałabym zacząć od zupełnie czegoś innego, od mojego ostatniego olśnienia, gdzie się uśmiałam sama dla siebie, bo pomyślałam sobie, tyle się szuka tego sposobu i jakby to powiedzieć, punktów świadczących o tym, że nasza struktura tej rzeczywistości jest strukturą stworzoną i strukturą pełną od początku do końca, to a propos tego, co powiedziałeś, że to już jest wszystko stworzone, że nagle mnie olśniło, budzę się rano i myślę sobie tak, rany boskie, zobaczę. Ani jedno zwierzę, ani jedna roślina na tej ziemi nie powstała jako nowy gatunek. Wszystko, co powstało jako nowe gatunki, jest krzyżówką gatunków, które już istnieją. Nie ma nowych. Wszystko tutaj tak naprawdę już jest. Czyli w pewnym sensie, gdyby to rozłożyć na wszystko inne, pobawmy się tym, że na przykład nasza świadomość, nasze światopoglądy, nasze wszystkie życia, plany nasze istoduchowe, to jest wszystko zamknięta struktura. My to po prostu, to jest tak jak dobrze przygotowana sztuka teatralna. Ona jest zamknięta. Tam jest tylko punkt, w którym ważna jest nasza świadomość. Tym punktem jest przekonanie o tym, że jesteśmy tu tylko aktorami. Że nie jesteśmy tymi, nie wiem, grającymi osobowościami, czyli na przykład nie jestem, nie wiem, Kleopatrą, tylko gram określoną sztukę jako Kleopatra. I jeżeli z tego poziomu, czyli tak bardzo szeroko do tego podejdziemy, zobaczymy, że jest to tak naprawdę całkowicie zamknięta struktura, to znaczy, że nasza uwaga powinna przejść na prawa, które tutaj rządzą i na to, co my możemy tutaj zrobić, a czego nie ma sensu robić. Czyli po co się szarpać z tworzeniem nowych rzeczy, mam na myśli nowych w kontekście nowej rośliny, jeżeli ta roślina powstaje z czegoś, co już istnieje. Czyli ona nie powstaje od tak sobie z pustej ręki, tylko musisz mieć nasionko, które jest, nie wiem, krzyżówką dwóch innych albo dwa jajka od różnych dwóch zwierząt, które robią, nie wiem, osła jako krzyżówkę. Rozumiesz, o czym mówię? W związku z tym, jakie prawo wtedy tu będzie istotne? No właśnie to prawo dualności. Dlaczego? Dlatego, że dzięki niemu się uczymy. Czyli wtedy też zaczynamy postrzegać całą rzeczywistość inaczej. Nawet jeżeli patrzymy wtedy, nie wiem, nazwijmy to na rasę anielską, no to powiemy, że są anioły jasne i anioły ciemne, ale tak naprawdę to jest po prostu rasa anielska, która odgrywa określoną rolę w naszej rzeczywistości po to, żeby nam umożliwić pewne doświadczenia, przeżywanie pewnych doświadczeń. Tak samo jak w teatrze, no jest drugi aktor, który jest, nie wiem, Edypem i on nam z racji tego, że gra określoną rolę, to nam daje możliwość przeżyć coś. Czyli zagrać też coś, też dla tej całej publiczności, która to ogląda. Więc w tym aspekcie powiedziałabym, że wszelkie prawa, tak rezonowanie, jak i prawo dualności, ale też wszystkie inne, typu na przykład, że nie wolno ingerować wyżej rozwiniętym istotom w tą strukturę, dlatego że po to tu przyszliśmy do takiej struktury, żebyśmy sami sobie z tym poradzili. My nie jesteśmy tutaj zamknięci jak w klatce, tylko my sami się na to zdecydowaliśmy, żeby wejść w takie warunki i żeby je przeżyć. To, że nie pamiętamy, okej, to jest też jakby temat tej struktury. Gdyby, że tak powiem, człowiek wiedział, że tutaj jest dziura i za chwilę z nią wpadnie, to by ją cały czas omijał. W związku z tym, żeby mieć doświadczenie wpadnięcia w tą dziurę, nie może o niej wiedzieć. No bo inaczej się rzeczy, no wiadomo, no unikamy. To jest tak jak ty, zobacz, mówisz, przecież wiesz, że zimny prysznic jest zdrowy. A jednak go unikasz. Zresztą każdy z nas by unikał. Ile jest morsów? A przecież za wszelką cenę. Właśnie, a to przecież jest właściwie dla każdego człowieka zdrowe. A jednak tego unikamy. Co oznacza? No, że pewne rzeczy, pewne struktury, pewna mechanika powstała tutaj celowo, specjalnie, została celowo zamknięta, celowo. Nie mamy do niej dostępu po to właśnie, żebyśmy mieli możliwość w tym teatrze rozegrać pewne rzeczy. I teraz gdzie jest to prawo dualności, gdzie jest ta wolna wola? No wolna wola jest tylko w tym, na ile masz świadomość tego, co grasz, na ile się mocno utożsamisz z tą rolą, którą grasz, na ile
jakby połączysz siebie i swój charakter z tą rolą, a na ile tego nie zrobisz i pozostaniesz w dystansie, ale też na ile dobrze ją zagrasz. Wiadomo, zagrasz ją dobrze z dwóch poziomów. Oczywiście to będzie właśnie ta dualność. Z jednej strony musisz się bardzo mocno z nią zintegrować, a z drugiej strony pozostać wobec niej w dystansie. Czyli taka trudna rzecz. No i dokładnie to samo dotyczy tutaj prawa dualności, że z jednej strony ono jest i rzeczywiście my je przeżywamy i doświadczamy, ale z drugiej strony musimy mieć świadomość, że to jest tylko struktura, która jest w ten sposób wytworzona. W związku z tym przejdzie na wszystko, czyli nie ma człowieka całkowicie dobrego, tak jak powiedziałam, i całkowicie złego. Właściwie nawet bym powiedziała, że większość jest dobra, tylko ma problemy ze sobą. Zazwyczaj wynikające z domu rodzinnego. Dokładnie. I wracamy do początku, ale też, wiesz co, teraz mi przychodzi, że tak naprawdę zarówno a propos tej dualności dobra, zła i tak dalej, że no nawet właśnie w tym przykładzie tego zimnego prysznica, że jak stoję tam i prysznic jest chwilowym dyskomfortem, jak również nie wchodzenie pod ten prysznic jest chwilowym komfortem. Czyli tak naprawdę, że wszystko jest na chwilę. Zarówno komfort, jak i dyskomfort wydaje, jeszcze do niedawna nam się wydawało, że komfort jest bardziej pożądany. Natomiast, jak się okazało po ostatnich 3 latach tak zwanej, nie wiem jak to ładnie nazwać, srandemii, po naszej wspaniałej srandemii okazało nauki, się... Czasu nauki, nazwijmy to. Dokładnie. To się okazuje, że zarówno komfort, jak i dyskomfort są tymczasowymi doświadczeniami, które nas wspomagają w naszym samorozwoju. Dokładnie tak, dlatego że taka jest tutaj struktura. No to wynika dokładnie z tej struktury. Więc my co możemy zrobić? To jedną rzecz, wykorzystać to. No właśnie. Do własnego rozwoju, nic więcej. No to właśnie o tym powiedziałam wcześniej, że my możemy tylko rozpoznać prawa, które w tej strukturze funkcjonują. Czyli mówiąc o tym teatrze, zrozumieć, że gramy określoną rolę. Ona będzie miała pewne wytyczne i tych wytycznych musimy się trzymać. Tak samo jak tutaj prawa dualności. Ale wiedząc o tym i znając tą strukturę, możemy zagrać jako najlepszy aktor i dostać Oscara. Dla własną rolę. No w tym przypadku Oscarem tutaj dla nas, każdego pojedynczego człowieka, będzie podniesienie świadomości. I mówimy nie tylko o podniesieniu świadomości intelektualnej, bo to jest troszkę za mało. Świadomość intelektualna, gdyby była wystarczająca, to każdy alkoholik, który zda sobie sprawę z tego, że pije, następnego dnia przestałby pić. A jednak okazuje się, że większość alkoholików tego nie robi. Czyli potrzebna jest znacznie szersza świadomość, żeby to zrobić. I znacznie mocniejsza integracja świadomości z podświadomością, żeby w ogóle to było do wykonania. Tak, i też wykonując tą pracę, powiedzmy, wewnętrzną na poziomie indywidualnym, no rykoszetem dostaje się kolektywowi, czyli wszyscy inni ludzie też jakby otrzymują od nas, prawda? My dajemy to wtedy bezwarunkowo. Nie musimy się nawet wysilać, żeby to przekazywać innym ludziom, prawda? Dlatego mówię, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Wiesz, ja się zastanawiałam też nad partnerstwem, dlaczego ja to partnerstwo takie naprawdę dobre i świadome osiągnęłam dopiero dobrze po 50. A potem zrozumiałam jedną rzecz, że nie byłam na to zupełnie gotowa wcześniej. To jest jeden temat. A drugi temat, zrozumiałam, że to oczywiście dotyczy tej mojej pracy, że zawsze wydawało mi się, że żeby coś zrobić dla ludzkości, to trzeba naprawdę coś konkretnego zrobić, prawda? Czy sesję, czy warsztat, czy napisać książkę, czy nie wiem, wystąpić u ciebie, cokolwiek. A wreszcie mnie ulśniło w tej relacji i pomyślałam sobie, no tak, ale też można wibrować miłością. I nie wiem, czy nie robi się wtedy więcej. W związku z tym to też są takie no, ciekawe rzeczy dotyczące właśnie tych czasów. Jak można na to inaczej spojrzeć, nie? To jest to też to, jak reagują też ludzie na ciebie. Zobacz, ci, którzy żyją w szczęśliwych związkach, to zazwyczaj na mnie reagują bardzo dobrze. A ci, którzy nie żyją w szczęśliwych związkach, to mówię teraz o prywatnych relacjach, to zazwyczaj jednak ta nutka rywalizacji i dyskomfortu się, czy zazdrości się pojawia. Nie? Czyli to jest to, o czym mówimy też, że warto mieć wszystkie swoje poziomy rzeczywistości, swojej własnej przestrzeni życiowej uporządkowane, bo im bardziej masz to uporządkowane, tym, że tak powiem, z mniejszą ilością negatywnych rzeczy rezonujesz.
Czyli wtedy ma rzeczywiście większą szansę na to, żeby zbudować większą świadomość. Oczywiście to jest zabawne, bo tak naprawdę nie stworzyłabym takiego związku, gdybym wcześniej nie wykonała pewnej pracy nad sobą. Czyli i tak za każdym razem wracamy do siebie. Tu nie ma cudów, że poznam miłość swojego życia, która nagle spowoduje, że ja jestem oświecona. Nie ma szans na to. Po prostu pracę trzeba wykonać i dopóki nie jesteś na to gotowy, to po prostu pojawiają się tylko i wyłącznie relacje, które przygotowują cię do tego, żeby postawić kolejny krok w poziomie rozwoju swojej własnej świadomości. Super. Brzmi jak niezła puenta. No bo ja już tutaj gorąco zgrzana w pokoju pozamykane okna, żeby nie było słychać hałasów i ledwie dycham. A u mnie pioruny za oknem i ulewa. Ale dobrze, moja droga, super. Powiem ci, że ogarnęliśmy wszystkie tematy, które przygotowaliśmy na dzisiaj dla naszych słuchaczy. Powiedz proszę na koniec, co tam u ciebie słychać a propos właśnie książek, warsztatów. Powiedziałaś, że Instagrama założyłaś. Dobrze. Założyłam jeszcze, tam niewiele się dzieje, ale od lipca, sierpnia będzie się działo. Książka, o której chyba nie wspominaliśmy wcześniej, bo tak jak mówię, dawno się nie widzieliśmy, to jest ta książka. Dzieci to my. Ciekawa a propos tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, że wszystko ciągnie się z dzieciństwa, a Dzieci to my to taki fajny tytuł, jak mi przyszedł do głowy, to bardzo mnie to ucieszyło, dlatego że to jest tak, jak my byśmy byli dziećmi, my mamy swoje dzieci i jesteśmy dziećmi swoich rodziców, czyli za jednym zamachem załatwione trzy płaszczyzny. Więc, ale kolejną nową, bo ta to już jest chyba od roku już w druku, znaczy nie w druku, tylko w sprzedaży, natomiast piszę właśnie, ale to jestem tak dopiero w 1/3, myślę, że jeszcze trochę to zajmie, dobry miesiąc, właśnie kolejny pomysł książki, świadomość w biznesie. Też mi się bardzo spodobał, bo pomyślałam sobie, ja tutaj taki jasnowidz fruwający w powietrzu, a tutaj nagle świadomość w biznesie, chociaż żartuję sobie, bo akurat ja nie fruwam w powietrzu za wiele. W związku z tym to, ale tak jak mówię, też postanowiłam robić takie krótkie wykłady. Oczywiście nie znaczy to, że nie będę występowała na przykład u ciebie, bo fajna jest rozmowa, nie? Takie gadanie samemu przez 20 minut czy pół godziny, to ja tego unikałam bardzo, ale pomyślałam, dużo ludzi, wiesz, daje mi mnóstwo pytań na maile i nie mam okazji, że tak powiem, tego wszystkiego wypowiedzieć, potem zapominam, ulatuje mi to. A tak pomyślałam sobie, że będę robić takie krótkie filmiki, wrzucę, nie wiem, na YouTube, na Instagram i będzie możliwość po prostu zobaczenia mnie. No i oczywiście cały czas robię warsztaty, teraz ciekawe warsztaty, bo dotyczące relacji i partnerstwa, czyli ja to taki zwyczaj, że jak coś przerobię, to zaraz chcę od razu mówić o tym. No już się odbyły jedne ostatnie, chyba miesiąc temu w maju. I w październiku będą, na początku października będą następne, ale to wiadomo, wszystko na mojej stronie, więc da się to zobaczyć. I twoja strona internetowa jak brzmi? angelrenata.com. Bardzo prosty adres. Czyli proste imię i nazwisko. Super. Czyli podlinkujemy tutaj w opisie pod tym filmem link do strony, link do Instagrama i link do książki tej najnowszej. Czyli tak naprawdę to masz już 4 książki, prawda? Swoje. I teraz piąta się pisze. Zabawne, że myślałam, że jedną napiszę i koniec. Po czym tak średnio raz na pół roku przychodzi mi kolejny pomysł i zabieram się za następną. I teraz już pomyślałam sobie, nie będę się ograniczać. Jak mi przyjdzie coś do głowy, to po prostu będę dalej pisać, nie? Super. Ale to jest fajne, dlatego że ja piszę zawsze rzeczy, które przerobiłam sama, albo które jak domknęłam coś, jakieś zrozumienie, to wtedy z tego wychodzi książka. O tyle mnie to cieszy, że jest po pierwsze, mogę taką książkę napisać, a po drugie jednak mam poczucie, że ma to dla mnie sens, jeżeli piszę o czymś, co po prostu sama przeżyłam i domknęłam, nie? Bo inaczej jest, jak pisze się, czy mówię o takich czysto teoretycznych rzeczach, a mi się łatwiej pisze o praktycznych rzeczach, o takich, które gdzieś znam siebie, mogę je połączyć. Oczywiście, wiadomo, że mam dużo doświadczeń z klientami, mogę też wykorzystywać ich przykłady, natomiast łatwiej jest, jeżeli sama przez to przechodzisz, nie? Taka prostsza rzecz, nie? Fajnie, powiem ci, że bardzo fajne rzeczy dzisiaj poruszyliśmy. Następną audycję pewnie też sobie nagramy. W ogóle wiesz co, tak dzisiaj z dzisiejszego, to już to powiedzieliśmy, że może o tej kreacji rzeczywistości, bo to jest temat zawiły, ale nie do, wiesz, nie wytłumaczenia, prawda? Tak, trudne. To na pewno trudne, trzeba byłoby do tego podejść na wielu różnych poziomach.
ale dlaczego nie, no? Damy radę. No pewnie. Zaraz się tutaj zdzwonimy przed następnym nagraniem i po prostu rozkminimy, bo właśnie tak się często śmieję, że te nasze rozmowy przez telefon to tylko włączyć nagrywanie i gotowy podcast po prostu czasami. No. No tak, to prawda. Ale wiesz, też różne rzeczy nas olśniewają w międzyczasie, w trakcie rozmowy, one też są fajne, nie? Bo tak, mi coś przyjdzie, tobie coś przyjdzie i wreszcie z tego coś fajnego powstaje. Tak, ja już się nauczyłem, że jak do ciebie dzwonię, to muszę mieć notatnik od razu, bo szybko trzeba zapisać coś, bo jak zapiszę, to po prostu później fajniej się prowadzi jakby rozmowę dla ludzi, prawda? Że jednak my wyciągamy z tego esencję, a staramy się, żeby jednak te treści były ponadczasowe, żeby ktoś to mógł obejrzeć za kilka lat, w zależności od tego, jaka będzie dynamika planety, ale jednak naszą intencją jest tak zwane evergreenowe treści, czyli wiecznie zielone treści, które po prostu można sobie oglądać nawet za kilka lat do przodu. Tak, też mam nadzieję. A w ogóle teraz mi takie przyszło jeszcze na koniec pytanie szalone. Nie wiem, czy śledzisz współczesne jakby rzeczy, ale to takie pytanie. Ciekawe, jakbyś odpowiedziała, czy z poziomu umysłu, czy z jasnowidzenia, czy sztuczna inteligencja nas zastąpi? Sprawdzałam już. No, właśnie. W znacznej części tak, niestety. Mhm. Ale to, wiesz co, powiem tak, jak dobrze się przypatrujesz, to właściwie w ostatni rok to już bardzo dużo jest sytuacji takiej, w których nas zastępują. Już nie mówię o takich prostych rzeczach, typu idę do Decathlonu i nie mogę zapłacić gotówką, tylko muszę mieć kartę i jest maszyna i ja stoję i sobie radzę. Oczywiście na szczęście akurat w Decathlonie fajnie robią, nie wiem czy widziałeś, są takie kubełki, wrzucasz wszystko i nie musisz nic skanować, samo skanuje. Tak, to jest dobre. Ale są też te boty, które wiesz, już wykorzystują, piszą wszystko, wykorzystują treści i tak dalej, czyli no tak, zdecydowanie idziemy w tą stronę, natomiast to nie jest specjalnie zaskakujące, już tak mówię nawet a propos wiedzy o wodniku, bo wodnik to technologia, to nowe technologie, w związku z tym siłą rzeczy będzie musiało to pójść do przodu, bo jednak era wodnika to były, nie wodnika tylko ryb, to były emocje. To było wszystko związane z emocjami, a w tej chwili przechodzimy na kolejną świadomość. Emocje to, zobacz, jest podświadomość. Wodnik to już jest intelekt, czyli to już jest świadomość, czyli właśnie to oznacza, że ludzkość przechodzi na kolejny poziom świadomości. Na początku działaliśmy tylko na poziomie instynktów, na poziomie potrzeb, takich podstawowych potrzeb ludzkich, a teraz wychodzimy poza to i do tej podświadomości integrujemy się z naszym intelektem, z naszą świadomością. Co oznacza oczywiście, że będą też tematy dotyczące wszystkiego, co związane z nowym, z technologią, z nowymi pomysłami, z internetem. No wszystko to będzie szło do przodu. I oczywiście, jak to zwykle w świecie dualnym ma odniesienie, będą rzeczy, które będą nam się podobały i będą fajne, ale też nie. Czyli na przykład, nie wiem, no nie ma pań w kasach, natomiast no już co najmniej 4 pracowników straciło pracę. Czyli no zawsze się to tak ma, nie? Czy na przykład, nie wiem, w Anglii wprowadzono chipy dzieciom, żeby się nie gubiły, bo tam same problemy z narkotykami, gwałtami, porwaniami i tak dalej, po czym okazało się, że oczywiście no z jednej strony tak, a z drugiej strony mamy pod kontrolą dziecko, a z drugiej strony no jest to wyraz określonej kontroli nad kogoś, kogo nie znamy, nad nami, nie? Czy nad naszym dzieckiem, czy nad naszym życiem prywatnym. W związku z tym, no wszystko tutaj będzie się opierało w tym i w tym kierunku, nie? Natomiast na pewno, bo kiedyś widziałam wizji, to już dawno mówiłam, kiedyś w Londynie, jak występowałam, że w bankach nie widziałam bardzo dużo ludzi, tylko jednego pracownika i cała reszta maszyny. Czyli wygląda mi na to, że to jednak tak dosyć mocno komputerowo pójdzie do przodu. No właśnie. I pytanie oczywiście, czy my z tego wyciągniemy coś dla siebie, bo jeśli my będziemy mogli wyciągnąć to dla siebie i na przykład dzięki temu łatwiej tworzyć jakieś fajne treści do internetu, które podnoszą samą świadomość drugiego człowieka, to korzystajmy z tego, prawda? Zawsze można. Wiesz, no świat dualny ma to do siebie, że tak, z jednej strony jest to męczące, bo jest dualny, a z drugiej strony jest to fajne, bo zawsze daje nam, mimo na przykład negatywnych rzeczy, daje nam też stronę pozytywną. To jest tak jak odpowiedzialność, o której mówiliśmy. Z jednej strony jakby przyjęcie odpowiedzialności jest w jakiś sposób dla każdego człowieka trudne, no bo jednak musi się mierzyć sam ze sobą, z sytuacjami i tak dalej, a z drugiej strony daje sobie możliwość w pewnym sensie zdrowego kontrolowania swojego własnego życia. No bo to on wziął za to odpowiedzialność, więc decyzje zależą od niego. To, czego się podejmie, zależy od niego.
Więc wszystko w tym świecie ma te dwie strony. I póki co na razie te prawa się nie zmieniają. Fajnie by było może, żeby się zmieniły, ale na razie się nie zmieniają. W związku z tym trzymamy się starej opcji i korzystamy z tego, co jest możliwe. Czyli starajmy się... Tutaj to chyba tylko trzeba byłoby inaczej powiedzieć, że może warto uwagę, bo wiadomo jest, że świat jest dualny i że zawsze będą te złe i dobre strony. Natomiast warto skupiać się na tych dobrych. Ale nie mówimy o tym, żeby wciąż irracjonalnie mówić o pozytywnych rzeczach i wypierać te negatywne, tylko mieć świadomość istnienia tych negatywnych, a jednocześnie świadomie wybrać te lepsze. Albo, jeżeli pojawi się trudna sytuacja, to znowu mamy wpływ na własną reakcję, a reakcje mogą być dwojakie. Albo się w tym utopimy, w tych żalach, smutkach, nerwach i tak dalej, rozczarowaniach, albo zrobimy z tego coś użytecznego dla swojego życia czy dla życia innych ludzi. Czyli zawsze mamy wybór. Nie? Piękna puenta, aż sobie poskaczę na piłce. No popatrz, tyle tych puent pięknych, że już dajmy tym oglądać. Powiem ci, że z radości polecam sprzedać krzesła biurowe i kupić sobie piłkę. No. Dobrze, Renatko, super, naprawdę powstało dzisiaj coś mega, mega fajnego. Mamy linki do wszystkich twoich publikacji, do książek, do Instagrama. No i co? Ja tobie życzę kolejnych ciekawych wglądów. Oczywiście, żebyś korzystała z tych wglądów na swoją korzyść, oczywiście na korzyść samorozwoju. I mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku. No do zobaczenia. I do zobaczenia wszystkim, którzy nas oglądali. Pa, pa.